Gorąca dyskusja dzisiaj na sesji odnośnie skargi, która wpłynęła na komendanta Straży Miejskiej. Pan miał sporo zastrzeżeń. Można by było powiedzieć troszeczkę, na czym te zastrzeżenia polegały? Przede wszystkim chodzi o procedurę, o zasady pewne, które powinny takie komisje zgodnie z takimi standardami działać. Jak można być obiektywnym i obiektywnie ocenić sytuację, skoro zaprasza się tylko jedną stronę, a stronę tą społeczną mieszkańca się nie zaprasza, który składa skargę. Dzisiaj tak naprawdę wysłaliśmy komunikat czytelny do mieszkańców, nie składajcie skarg, ponieważ najmniejszego sensu nie ma, bo będzie i tak bezzasadna. To jest najgorsze w tej całej sprawie właśnie ta sytuacja. Nie oceniam zachowania mieszkańca Bełchatowa, który poczuł się urażony, który został zatrzymany przez strażników miejskich i nie tylko, ale chodzi o to, aby skarga ta, która wpłynie od mieszkańców, była rozpatrywana rzetelnie, żeby mieszkaniec miał też możliwość wypowiedzenia się na komisji. Bo jak można być obiektywnym, skoro się zna tylko jedną stronę medalu? Usłyszeliśmy nawet taki zarzut z pana strony, że przewodniczący komisji, radny Cieślak, kłamał w jakimś tam zakresie materiałów, które komisja posiadała. Czy ten zarzut formułuje jakąś taką pana ogólną opinię o tym, że komisja działa naprawdę bardzo nierzetelnie? To jest w ogóle też standard tej kadencji, niekoniecznie odpowiedni, ponieważ zawsze było tak, a jestem radnym nie od dzisiaj, że te komisje skarg, komisje rewizyjne zawsze były prowadzone przez opozycję. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Mamy koalicję w tych dwóch komisjach, które powinny być obiektywne i nie być związane z obozem rządzącym. Tak nie jest. I dzisiaj rzeczywiście pan Cieślak pokazał, stwierdził, że pan komendant Straży Miejskiej ma nagrania filmowe. Zapytałem pana komendanta o to, czy takie nagrania ma. Oczywiście omijająco odpowiedział moim zdaniem, że takich nagrań nie ma, bo jakby miał, to by spokojnie o tym powiedział. Zadałem pytanie panu radnemu Cieślakowi, dlaczego kłamie, no bo moim zdaniem kłamie, że takie nagrania istnieją w zasobach Straży Miejskiej. A to jest niedopuszczalne absolutnie.